Ja przedstawię tylko informacje, które sama uzyskałam na zebraniu wiejskim w Baninie. My do tej pory nie organizowaliśmy takich zebrań z mieszkańcami Kwaszczyna, ponieważ sami czekaliśmy na takie zaproszenie, spotkanie ze strony gminy i firmy Polgravel. Pierwsze to spotkanie zorganizowała Rada Sołecka w Baninie. My byliśmy z kolegą obecni na tym spotkaniu. Ja w dniu dzisiejszym rozmawiałam telefonicznie z panią prezes tej firmy z pytaniem, czy jeśli państwo wyrażą chęć, to również przedstawiciele tej firmy przyjadą do Kwaszczyna i odpowiedzą na państwa pytania i udzielą bardzo szerokiej informacji. Ja tylko powiem na tą chwilę, zgodnie z moją wiedzą, jakie są ustalenia i co generalnie wiadomo na temat tej inwestycji. Mowa jest o kopalni Żwiru Borowiec, czyli to jest blisko Czarnych Błot, z Kwaszczyna, jak jedziemy w stronę Tuchomia, skrótem koło kościoła. Tak wygląda dzisiaj ta kopalnia Żwiru. Do końca roku te instalacje wszystkie są zdemontowane, one są tak naprawdę już demontowane. Szukam tu jakiegoś wskaźnika, chyba będzie słabo. Generalnie wygląda to tak, że obecnie eksploatowane złoże to jest ten teren, a to 50 hektarów lasu, o którym słychać od kilku tygodni, że ma zostać wycięte, to jest ten dość zaznaczony obszar. To jest złoże udokumentowane Żwiru, no, które przedsiębiorca chciałby eksploatować. Wygląda to tak, że odległości od tego udokumentowanego złoża, to jeszcze nie mówimy o inwestycji, to są, jeszcze raz powiem, to są informacje podawane przez przedstawiciele tej firmy. Ja nie podpisuję się pod tymi danymi, bo ich nie sprawdzałam, tak? Ja po prostu przypisałam dane, także proszę tu do mnie nie mieć pytań, bo ja merytorycznie państwu nie powiem, czy to jest prawda, czy nie. Zadeklarowano, że te odległości to jest od osiedla, od zespołów zabudowy 500 metrów Czarne Błota, do Barniewic 750 metrów, Nowy Świat kilometr, Banino 1,5 kilometra, Nowy Tuchom 1,6 km. Natomiast od pojedynczych obiektów mieszkaniowych najkrótszy odcinek to jest 250 metrów do ulicy Sobiesława I i w kierunku Barniewic. Mniej więcej to jest od 250 do 1,5 km, ale najbliższe zabudowania to są 250 metrów. Tak wygląda całe to złoże. I tutaj pani, która prezentowała pokazywała tą prezentację, próbowała przekonać mieszkańców, przekazać taką informację, że nie wygląda to tak, że od razu 50 hektarów lasu jest wycinane, tylko że ten obszar jest dzielony na kawałki, około 3,5-4 hektary. Z informacji uzyskanych na tym spotkaniu wynikało, że eksploatacja tego złoża zaczęłaby się około 2020 roku i potrwa 14 lat. Po tym okresie zostaje prawie 300 hektarów lasu, znika 50 hektarów i w to miejsce inwestor nie będzie sadził lasu, zostaje zbiornik z wodą, który musi zostać zrekultywowany zgodnie z otrzymaną decyzją. Z informacji uzyskanych ta rekultywacja polegałaby na przygotowaniu wyłącznie plaży trawiastej, piaszczystej i tyle. To jest już po zupełnej eksploatacji, to jest taki obszar i na tym obszarze byłby zbiornik wodny. Jak wygląda proces otrzymania zezwolenia na wydobycie tego gruszywa? Pierwsza rzecz jest taka, co też była podana w mediach, że firma dostała koncesję, zaczyna działać. Prawdą jest, że pierwsza koncesja została wydana i to jest koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża. To złoże zostało rozpoznane, także tu już wiemy, jakie są zasoby. Drugi punkt to jest koncesja na wydobycie złoża kopaliny, ale żeby ją uzyskać, trzeba spełnić kilka warunków proceduralnych. Pierwszy to jest zmiana zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ten plan uchwala Rada Gminy pod koniec 2013 roku, a to jest chwileczkę chyba w tym będzie, to za chwilę. Czyli pierwszy krok, czy pierwsza decyzja należy do Rady Gminy, zmiana miejscowego planu, to się nie dokonało.
na tą chwilę. Drugi punkt, który trzeba spełnić, to jest zgoda na przeznaczenie gruntu z leśnego na cele nieleśne. I tutaj podane, kto za to odpowiada, ale nie będziemy się tym na tą chwilę martwić. Trzecia rzecz to jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Co jest ważne? Na tym etapie zmiany zapisów planu mieszkańcy mają prawo składać wnioski. Taki projekt jest wyłożony do publicznego wglądu, także to się dzieje we współpracy z mieszkańcami. Podobnie jest na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Taką decyzję inwestor również jest zobligowany otrzymać. Na etapie tej decyzji są badane warunki środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i również mieszkańcy powinni brać czynny udział w wydaniu tej decyzji. I jednym z punktów takiej decyzji jest właśnie możliwość składania skarg i wniosków. Po uzyskaniu tych dokumentów dopiero przedsiębiorca otrzymuje koncesję na wydobycie kopaliny i pozostałe decyzje związane z działalnością. Cała procedura trwa 5 do 6 lat. My nawet nie jesteśmy w punkcie pierwszym na tę chwilę. My jako mieszkańcy mówię. I odnośnie tego punktu pierwszego została przygotowana taka uchwała o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu. Tu jest nazwa tego projektu uchwały, natomiast ona została wycofana z porządku obrad. Na zebraniu wiejskim w Baninie, jeśli teraz źle mówię, to pan burmistrz mnie wyprostuje, zrozumiałam, że Rada Gminy zadeklarowała, że nie będzie przystępowała do uchwalenia, do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. To była deklaracja na zebraniu wiejskim. Druga deklaracja, która padła na tym zebraniu, to Rada Sołecka Banina przygotowała uchwałę, w której zwróciła się do marszałka województwa, samorządów Żukowa i powiatu krakowskiego, by nie wydawały zgód na eksploatację złóż wiru i piasku na terenie wskazanym przez firmę. Na zebraniu było obecnych około 225 osób i zdecydowana większość była za nierealizowaniem tej inwestycji. Ja ze swojej strony chciałam Państwu powiedzieć jedną rzecz. Ja rozmawiałam, generalnie zebranie w Baninie wyglądało tak, że inwestor przedstawił swoje stanowisko, po czym Rada Gminy, Rada Sołecka Banina przedstawiła ogólne stanowisko i taka uchwała została podjęta pod głosowaniem. My jako mieszkańcy Chwaszczyna do tej pory nie mieliśmy możliwości się wypowiedzieć. Z informacji telefonicznej uzyskanej od pani prezes, tak jak mówię, ona podtrzymuje gotowość przyjechania do Chwaszczyna i zaprezentowania, jak to ze strony przedsiębiorcy wygląda. Ważna informacja, którą dzisiaj dostałam i która mnie zaskoczyła, to była taka, że ten przedsiębiorca deklaruje chęć dyskusji z mieszkańcami i chciałby coś od siebie dać, żeby ta inwestycja ruszyła. Dzisiaj otrzymałam taką informację telefoniczną, chciałabym zweryfikować z panem burmistrzem, że przedsiębiorca zadeklarował od momentu, kiedy ruszy inwestycja, że co roku przekaże dla sołectwa od 2 do 4 tysięcy płyt jumbo. Taka deklaracja nie padła w Baninie, natomiast ta pani prezes mówiła, że takie wcześniej deklaracje były podawane. Więc pytanie do pana burmistrza, czy faktycznie było tak, że przedsiębiorca wykazuje chęć inwestowania w ten tutaj teren? Drodzy Państwo, ta deklaracja, o której mówi pani Jolanta Biercińska, ona gdzieś chodzi, ale w kuluarach, to nie jest żadna oficjalna decyzja. W czwartek Paul Graber, firma, poprosiła mnie o spotkanie, żeby również w tym spotkaniu byli uczestniczył pan przewodniczący Rady Miejskiej i po prostu wysłuchamy. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że tak już pani powiedziała, ja z porządku obrad wycofałem ten projekt uchwały. Wcześniej komisja komunalna zaopiniowała to negatywnie, żeby tego tematu nie rozpatrywać. I na stan dzisiejszy jest taki, że nie ma w tej chwili tematu kopalin, Paul Graber, dodatkowych terenów.
przedsiębiorca chce nas wspomóc. Nie wiem, czy Państwo w ogóle wiedzą, gdzie jest Lasz Wielonia i czy Państwo korzystają z tego terenu w Łuszu Wielonia, czy Państwu przeszkadza ta inwestycja, bo przeszkadza. Pytanie moje jest takie, czy Państwo są zainteresowani zorganizowaniem w Faszczynie, pomimo iż teraz jest jasna deklaracja władz, że nie będą kontynuowały tematu, natomiast ja myślę, że temat i tak wróci. Tak, nie za tej władzy, to za następnej. To jest przedsiębiorca duży, który długo już tu działa. Ja się boję jednego, że my jako mieszkańcy Faszczyna znowu zostaniemy z boku. Bo decydują ludzie, którzy mieszkają dużo dalej od nas. Ja widzę, że ten przedsiębiorca chce rozmawiać, chce dyskutować. Myślę, że moglibyśmy wykorzystać tę szansę. Pytanie, czy Państwo chcą takiego spotkania? Czy w ogóle widzą Państwo sens, czy w ogóle zapominamy i czekamy, co się będzie dalej działo? Jak najbardziej. Dyskusja jest dyskusja, jeszcze raz dyskusja. Tak, trzeba rozmawiać. Trzeba mieć świadomość, że na tą chwilę nie ma zgody gminy. Także nie wiem, czy to jest dobry czas, czy poczekamy.